Witajcie po raz kolejny w Rogue Legacy, gdzie ser Charlesem mam zamiar wyruszyć po raz kolejny na podbój zamku. Tak jak widzicie, Charles jest tym daltonistą, więc możecie nie widzieć dokładnie jakiego seta noszę. Ale może mogę wam powiedzieć od razu tak. Miecz mam Knighta. Hełm mam srebrny. Półkleszcz, napierśnik mam natomiast wampiryzmu, czyli krwawy. Buty mam srebrne. No i pelerynę mam też Knighta, ponieważ postanowiłem wziąć sobie jednego krwawego wraz z setem mojej runy balansowej i runy wampiryzmu. Więc raczej z przywracaniem życia nie powinno być aż taki duży takich dużej problemów. Mam nadzieję przynajmniej. Tak, załatwiliśmy pierwszego bossa, zebraliśmy już 7 journali, czy jak to tam nazwać. Faktem jest można już zauważyć, jaki będę miał na pewno problem z tym, bo tutaj strzały oczu nie są widoczne przy daltonizmie, tak jakby się chciało. Bo tylko słyszałem, jak one nadchodziły, ale nie wiedziałem jak ten. Nie widziałem dokładnie skąd i czy nie są czasami blisko mnie, bo nagle zniknęły i raczej się splątały razem ze tym, z otoczeniem. Zmieszały się, o! Z otoczeniem. I to spowodowało, że no fighting. Mam nadzieję, że sobie wybiję to później na ich trupach. Yeah! Runa Skyruna. Dobra. Teraz mogę wracać i was zabijać po kolei. Bo już załatwiłem sprawę z runą, przy której nie mogłem was zabijać. Okej. Okay. Trochę zebrałem złota, trochę odzyskałem pieniędzy, zebrałem runę magiczną i znalazłem teleport do... Tak, do Maze. Czy Mei? Nie wiem, jak to tamten jest w tym tłumaczeniu. Tutaj na pewno nie. Tu muszę iść na pewno w dół. Żeby się dostać do lasu, bo w lesie teraz już mogę zdobywać nowe, lepsze zbroje i tak dalej. Faktem oczywiście mogę tutaj posiedzieć i wybić wszystkich przeciwników, żeby mieć pieniądze w odpowiednich ilościach. No i żeby móc sobie coś tam później wyupgrade'ować, ale widzę, że skrzynek ta jakoś pięknie wypada. Nie wiem, czy to się już nastawiło po prostu na to, że powinienem już od razu iść do tego, do pokoju z... No, muszę zejść na dół. Do pokoju, do lasu, żeby zdobywać nowe przedmioty, czy... Nie wiem. Ale raczej tak nie jest. Przynajmniej mam taką nadzieję, że gdy już pokonam pierwszego bossa, to nagle tutaj w tym miejscu się zaczynam robić biednie. Pod względem zdobywanych pieniędzy. Ale raczej chyba tak... To twórcy tego nie zaplanowali. Przynajmniej mam taką nadzieję. A takie wędrówki po pieniądze to są jednak wartościowe. Bo później będę mógł sobie... O! Nie spodziewałem się tego, że tak szybko się obróci. Myślałem, że sobie normalnie... Ups! Jak za szybko nacisnę uderzenie, to wtedy możecie zobaczyć, że nie obracam się w żadnym kierunku, tylko tak tempo stoję przed tym i próbuję coś, raczej tyłem do tego stoję i próbuję coś zrobić, ale nie wychodzi mi to. O, 120 za żyrandol. A i tak starałem się tutaj dostać, bo myślałem, że się połączę ze
z pokojami, które były obok, czyli tym tutaj zaraz, a konkretnie z jego wyjściem, o, drugim. Nie. O. Dobra. Możesz ty. Okej. Genialnie. Przejście, dół, lewo, prawo. Jakimś takim super wyzwaniem to on nie był. Ale mogę się mylić. Może po prostu miałem szczęście i go tak załatwiłem, czy... Kto to tam wie? W sumie mogłem nie tracić tych... tego mięsa. Na teraz, jak czasami bym... potrzebował, zanim dojdę do... lasu, który jest z... chyba standardowo po prawej stronie, mam nadzieję. Aj! Wdepłem w trupa. Dobra. Runa? Nie! Dużo pieniędzy. Przynajmniej dobrze, że dużo pieniędzy zostawiałem po sobie. W tych skrzynkach. Wiedziałem. Defeat all enemies. No, ja takie lubię. Ale coś czuję, że tutaj mamy do czynienia z dość umolnym szkieletem. Upsalala. Ta. Musi być ten... ten fajniejszy. Au. Dobra, to to już... O, biedny. A ciekawe, czy do tego Defeat All Enemy to się zaliczają też te kule. Ale mam nadzieję, że nie. O, jednak nie. Jej, która... Kurs. Przeklęta runa. Tylko... Ja bym wolał jakąś lepszą, no ale... W sumie dopóki nie z... O, jest las. A tutaj jest zejście na ten? Zero teleportu, nic? Dobra. Hop, hop. Ciebie jeszcze muszę dwa razy strzelić. Nie, raczej raz. Wystarczyło. O, i teraz dopiero jest ta. Teleport. A u góry jest zejście i na dole jest zejście. Oj, musiałem się podrapać. Dobra, musiałbym się jeszcze cofnąć i pójść tutaj do góry. Dokładnie nade mną. I potem będę mógł się cofnąć do... Jeżeli czasami bym znalazł nawet wejście do maze, to będę mógł się cofnąć do miejsca, gdzie się zaczyna ten. O, kolejny journal, już ósmy. Tego, że mnie jakoś tak za bardzo interesuje ten journal, co tam ten książę pisał. W sumie nie wiem, czy wtedy właśnie jak był początek tej serii, to wtedy zabiliśmy króla czy księcia? A to nie wiem, co to jest. Ohryl Obol. Właśnie tak... O, lolololololu. Nope. Nope. Raczej lepiej będzie najpierw ich załatwić. Au.
Ile mu... No nie, jeszcze mu zostało życie. Szlak. No ale przynajmniej 3000 z czymś jest w kieszeni. Ninja! Arcymag, dziewczyna z brodą. Asasyn. I tutaj jest oczywiście standardowe pytanie, jak on później miał potomków? Jak on jest bardziej zainteresowany facetami? Nie wiem. Dobra. You remain things to the exp... Aha, pamiętam rzeczy, czy ten, to biorę sobie Ninja! Ninja Bushido! A w sumie przy okazji, jak już ten, to też kupimy sobie upgrade'a do ninja. Mogę się zmieniać? Armor up. Downstrike up. Noszenie pancerza w lepsze. Podniesienie życia. Górnika mi brakuje. Armor up. Strange in... A, zmniejszenie damage'a, no to tak, to wezmę. Jak jeszcze się da, to jeszcze życie. I coś jeszcze? Chyba raczej nie. To muszę teraz wymienić sobie na pewno sprzęt. Bo... Wolę mieć ten. Więcej życia niż... Wampiryzm, bo wampiryzm mam od dwóch innych run. Czy tutaj jakąś runę mogę kupić? Aha, to jest zwiększająca życie przeciwników. Podwójny skok. Latania. Mogę tutaj spowodować, że będę lotał. Tylko, że nie mam pieniędzy na to. Haste run przyspieszy, zwiększa prędkość. Nie. Dobra. Do niego nie ma co gadać. Idziemy. And pay him troll. Okej. Okay. Zapłacę mu tą monetą. Teraz mogę... Od razu w tym. Tutaj nic nie znalazłem. Dobra. Tutaj będzie o wiele łatwiejsze ze z tym. Bo jednak ninja mają większą siłę ataku i od razu jednym strzałem mogę załatwiać przeciwników. Oj. Akurat w tym samym... Oj. A, czyli jak już wyupgrade'owałem sobie tego, to już nawet teraz, jak jestem ninja, to mogę się teleportować. Ale pewnie na niedalekie dystanse. Bo wątpię, żeby nam pozwolili na... Team. Co za wredota siedzi w tym i sobie strzela. Serio? Jak mam on to zrobić niby? Nie widzę żadnego schematu, musiałbym mieć zatrzymywanie czasu albo coś w tym stylu. Żeby te nie zrobiły mi krzywdy. Reny. Reny, drety, reny, tetryty. Musiałbym mieć kupę szczęścia, żeby to zrobić bez problemu. Tutaj się odbija, tam się odbija, wszystko się odbija! O, i już zablokowane, bye bye, do widzenia. Bujaj się. Co tu masz? Helios Blessing. Jakieś błogosławieństwo dostałem od Heliosa. Bye. Oj. Co? Nie. Jak? Kiedy? Nie, ja nawet nie wiedziałem, że on mnie uderzył. Bullshit. Pierwszej klasy. Bierzemy. Naszego... Barabarabarzyńce. Co tu jest? Dual more damage while down strike. Nie.
Wolałbym jednak to sobie zakupić, ale... Dostałem Helios Blessinga i jakoś mi ten Helios Blessing nie zadał dużo rzeczy. Weźmiemy sobie miecz. To raczej będzie wszystko. Bo miecz nie daje życia. Nie, daje życie. Damage plus 2. To może coś... Nie, hełm na pewno nie. Puklisz o 2 spada. Peleryna o 30 życie. O... Ale waga, nie? Dobra, to chyba jednak wezmę sobie tylko pelerynę. A całą resztę wezmę tak, jak mam tutaj. Dobra, Helios, bierz te pieniądze i daj mi przejść. Tyle miałem z tego twojego błogosławieństwa, że nic nie zrobiłem z nim. W sumie nawet nie wiem, po co ono jest, ale... Dobra. Zawisłem nad nim. To nie było tak, że ten, tylko... Co tak? Bombarduje bez przerwy. Ile ich tam jest? 7, kurde? Nie, 2. Skubane. Ło! Jeszcze obraz. Znaczy kula chciała mnie dorwać. A. Od kiedy naboje przechodzą przez... Aha, tutaj jest ten przejście dla karła. Cwane, cwane. Już chciałem powiedzieć, że nie wiem, że od kiedy to one przechodzą pod tym. A tutaj jest przejście dla karła. Uj, uj, uj. Dobrze kojarzę? Tak. Mam na szczęście ten syndrom, co to powoduje, że płytki naciskowe nie reagują na mnie. Więc jestem bezpieczny, jeżeli czasami bym znalazł pokój, w którym mam załatwić sprawę z płytkami naciskowymi. Na przykład take no damage i pełno tych właśnie naciskowych. To byłoby miłe. Zdobyć runę za tak... Dzięki syndromowi jakiemuś. Aj, 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 aj. Tylko, że teraz trochę tak śmiesznie to nie pasuje do... tego, do barbarzyńcy. Bardziej to pasowałoby do ninja. No, ale... Akurat to mu się... z syndromów trafiło, więc... Raczej nie narzeka na to. I ja też nie powinienem. Aj. No. Myślałem, że obraz zrobi coś... Halo, halo. A tu proszę. Jednak nie. O, wejście już na strych. Tak. Ale ja się na strych nie wybieram. Muszę jeszcze załatwić dwóch bossów. Jak dobrze kojarzę. Czy w piwnicy był najtrudniejszy? Nie pamiętam już nawet. Ale wtedy to w ogóle ten poziom już. Następny poziom, czyli forest, to już będę załatwiał bez problemu. Przynajmniej tak mi się zdaje. Nie wiem, jak będzie naprawdę. Serio? Pokój typu... A. Ciekawe. Bym się tak odbijał do nieskończoności. W lewo. I w dół. Okej. Miło, że pieniądze są. 9, 9, ta. Nie wiem, czy te advice są w... Nie wiem, czy to w ogóle jakieś advice są, jak oni coś tam piszą w tym dzienniku. Nie wiem, tam... Idź tam i tam, zdobędziesz to i to, znajdziesz ten i ten, później dostaniesz to i to. No, byłoby miło, no ale... a to co jest? Was is das? Tak jakiś
dziwny pokoik. A sprawdźmy. What the hell is this? Neokryny. Wow, ja jakąś jestem całkowicie inną postacią. What? Mogę jeszcze raz? Mogę. A, to jest takie coś... Wyzwanie? Aj. Ile on ma życia, panie? Nie. Kurde, muszę zobaczyć, co ta babka w ogóle ma. Ma miecz, ma ten. Jak atakuje, to dostaje manę. W dużych ilościach, nie powiem. Ej, ale... No nie, to jest jakieś nie fair. Tłukę go i tłukę, a on nawet nie reaguje na to, co robię. Nie wiem, co jest. Aj. A, ja mam te dasze. Dobrze wiedzieć. Kuźnia. Ja się nie poddam. Ja się nie poddam. Chociażby ten odcinek się miał skończyć, a ja się nie poddam. Najwyżej zrobię dwuczęściowy ten. Podejście panem. Dobra, muszę. Ups. Nie. No kurde, albo za wolno, albo za szybko, albo nie wiem. Zsunę się w bok, to od razu mnie ten. On tak naprawdę? Kurde. Zestaw przedmiotów, który dostaję, jest według mnie jakiś taki kijowy. Przynajmniej mi się tak wydaje, bo... Który ja mam level? Zerowy. On ma 275. Jego kule ten. Plus tego nie zapomnijmy o fakcie, że... No. Nie no, dobra. Jeszcze raz. I koniec. Bo nie ma sensu. Lady Maxworld i coś tam. Ona ma jakiś chyba srebrny zestaw, czy jakoś tak. Jak robi to, to już nie mogę nic zrobić. Ło! A masz, dziewczyno, dzidę. Minus 30 many to daje. I 232 odbiera. No, no. Chyba lepiej będę stawiał na to. Oj. Już od razu ten. No nie, tak cały czas będzie robił, to ja dziękuję, to ja idę stąd. No on cały czas robi to samo! Wise up! Oj, kurde. Chyba złe powiedziałem słowo. Dobra. To na tym zakończę Rogue Legacy, niestety. Bo to już jest 25 minut, więc ja widzę się z wami w kolejnym i tutaj od tego momentu zaczniemy. Bo na pewno będę chciał ponownie załatwić tą sprawę, więc na razie i cześć!